Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy film ma coś specjalnego dla osób zapracowanych. Albo tych, no, zapominackich. Albo najzwyczajniej w świecie leniwych. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam automatyczny dozownik nawozów Invital Nutribot. Będzie to szczegółowa prezentacja, w której pokażę, w jaki sposób to urządzenie podłączyć oraz w jaki sposób je skonfigurować, no i jak w ogóle wygląda, jak w ogóle się prezentuje. Skupimy się na praktycznej stronie tego urządzenia, tak abyście wiedzieli, w jaki sposób je wykorzystać w akwarystyce. Lecimy z tematem. Co się znajduje w zestawie? Co się znajduje w pudełku w momencie, kiedy zamówimy takiego Nutribota? Opakowanie, miarka do tego, żebyśmy mogli odmierzyć sobie odpowiednią ilość nawozów. Samo urządzenie. Instrukcja obsługi, ale wiadomo, nikt tego nie czyta. To jest chyba zawieszka. I łączniki po to, żebyśmy mogli podłączyć do tych tutaj wystających kabli następny kabelek, który mamy zresztą w zestawie. Kabelek, który mam w zestawie, jest fajny, bo on jest długi. Myślę, że bez problemu starczy nam na to, żebyśmy mogli wygodnie podpiąć sobie to urządzenie. I jak działa nasze urządzenie? Urządzenie nie jest skomplikowane. On tutaj u góry na tym panelu ma tylko i wyłącznie jedno pokrętło i tym jednym pokrętem ustalamy, przez jak długi okres czasu urządzenie ma działać po włączeniu, po dostaniu prądu. W momencie, kiedy urządzenie otrzyma prąd, wtedy się włączy i przepompuje nam przez ten czas, który ustawimy na wyświetlaczu. Przez ten czas będzie pompowało płyn. Nawóz, który akurat sobie podepniemy. Pewnie zauważyliście, że w pudełku, którym mam przed chwilą pokazywałem, nie ma czegoś takiego jak zasilacz. Urządzenie nie jest sprzedawane z zasilaczem z kilku powodów. Pierwszy z nich to jest taki, że producent stara się być ekologiczny i nie dodaje czegoś, co może Wam nie być potrzebne. Zasilacz jest to zasilacz standardowy 24W, który możliwe, że będziecie mieli u siebie w domu. Jeżeli macie u siebie w domu, no to wtedy nie musicie zamawiać. Jeżeli nie będziecie zamawiali takiego zasilacza, to automatycznie ten Nutribot będzie tańszy. Producent tutaj stara się dużą uwagę przykłada do tego, żeby ten Nutribot był tani i był dostępny dla większości z nas akwarystów oczywiście. I sprawdzimy sobie, jakie są te ceny tych nawodozowników. Jak sami zobaczycie, co tutaj będę dużo mówił. Ceny są różne. Oczywiście ceny tych Nutribotów też są różne, bo mamy w zależności od tego, ile ich kupimy. Nutriboty możemy łączyć ze sobą, możemy je spinać szeregowo i zamiast jednego będziemy mieli 2, 3, 4, ale w zależności od tego, ile potrzebujemy, tyle ich możemy kupić. To jest bardzo fajne, bo na przykład tak jak ja w swoich zbiornikach, ja potrzebuję tak na dobrą sprawę tylko jednego do jednego zbiornika, bo lubię bardzo skondensowane nawozy, nie chcę mi się bawić ostatnio w podawanie pojedynczych pierwiastków, tylko podaję takie skondensowane nawozy i tak też będę robił tym razem, skondensowany nawóz, który będę podpinał sobie pod takiego Nutribota i to będzie mi podawało automatycznie tą dawkę, którą tam ustawię. Zresztą zaraz będziemy bawili się w ustawienie tej dawki. Spróbuję jeszcze, bo ustawię sobie, tu mamy dwa wejścia u góry. Pod jedno podłączamy zasilanie, a pod drugie podłączamy sobie następnego Nutribota. Do pierwszego podłączamy oczywiście zasilacz, którym będziemy musieli zasilać całe nasze urządzenie, albo też całość, szereg urządzeń. Następnie z tego pierwszego podłączamy do drugiego urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem jedynie informację, że możemy je łączyć ze sobą w nieskończoność. Także chyba nie pobiera to dużo prądu. Możemy z tego zasilacza nawet podłączyć dużo tych urządzeń. Zresztą włączmy, sprawdźmy, jak to będzie działało. Urządzenia standardowe po podłączeniu są na zero ustawione i ich konfiguracja mi się bardzo podoba. Nie potrzeba żadnych aplikacji, nie potrzeba niczego. Ustalamy sobie po prostu pokrętłem, przez ile sekund urządzenie ma działać i urządzenie za każdym razem kiedy dostanie prąd, bo podłączamy je za to, wtedy przez tyle sekund, ile tutaj jest, będzie dozowało nam ten nawóz.
według mnie bardzo fajne rozwiązanie, bo konfiguracja, instalacja tego jest bardzo prosta i bardzo szybka. Urządzenie takie podłączamy sobie do włącznika czasowego. Podłączamy pod włącznik czasowy, ustalamy, jak często ma się nam dozownik włączać i jak często ma ten nawóz nam podawać. Jeżeli chcemy raz na dzień, no to ustalamy raz na dzień. Chcemy trzy razy na dzień, no to ustalamy trzy razy na dzień. Jeżeli chcemy, żeby się włączał tam tylko w poniedziałki, środy, piątki, no to wtedy musimy kupić taki programator czasowy, który umożliwia w odpowiednie dni włączenie, bo również takie programatory są. Teraz zamontować takie urządzenie. Do każdego zestawu dostajemy takie złączki. One są cztery w zestawie, także bardzo fajnie, bo jeżeli przetniemy nie w tym miejscu przewód, w którym chcemy, no to mamy ewentualnie jeszcze jedną taką złączkę, żeby poprawić, żeby to, co się źle zrobiło, żeby to poprawić. Złączkę podpinamy po prostu pod nasze wyjścia, a z drugiej strony podpinamy wężyki, którym będzie woda z nawozów pobierana do akwarium. Na testy, żeby sprawdzić, jak to będzie działało, wrzucę sobie wężyk po prostu najzwyczajniej do akwarium. Będziemy mieli szybszy, łatwiejszy efekt. Natomiast drugi wężyk już sobie podłączymy i nalejemy sobie do jakiegoś pojemnika wody. W pierwszym użyciu, przy pierwszym włączeniu tego urządzenia dobrze jest dać sobie tych sekund więcej, żeby on przepompował. Tak jak na przykład tutaj będę pompował wodę, no wy możecie użyć jakiejś innej cieczy, na przykład wody RO. Damy mu tam 20 sekund, niech on przez te 20 sekund sobie pompuje tą wodę i no, dzięki temu obieg napełni się wodą. Urządzenie bardzo fajne, bo nie trzeba zasysać, zaciągać w żaden sposób tej wody. One po prostu samo sobie z tym poradzi. No i po tych 20 sekundach, jak widzicie, było wystarczająco na tyle czasu, żeby przepchać tą wodę przez dwa te węże, które są dodawane standardowo do tego urządzenia. Teraz zmniejszymy sobie czas i sprawdzimy, jak precyzyjnie on podaje ten nawóz. Pięć sekund, 5 ml. Widzę, że za wiele nie widać. Postawimy to tutaj. Znowu 5 ml, czyli podaje mniej więcej 1 ml na sekundę. Sprawdźmy jeszcze przy jednej sekundzie, ile tego będzie. Sprawdźmy jeszcze raz. W momencie, kiedy ja zmienię sobie tutaj czas, to on od razu też podaje. Nie muszę go wyciągać z... Sekunda miała być. Urządzenie podaje mniej więcej 1 ml nawozu na sekundę. Jak ustawimy tą najmniejszą dawkę, to mniej więcej tak jedna sekunda właśnie leci. I część z Was może stwierdzić, że jest zbyt duża tego ilość nawozu, bo chcecie zautomatyzować małe akwarium, bo no, małe akwarium też może być bezobsługowe, też może być automatyczne. Także w tym momencie musimy się posiłkować rozcieńczaniem tego nawozu, no bo to też jest pewne rozwiązanie, jeżeli mamy stężenie 100%, no i rozcieńczymy je w roztworze RO na 50%, no to będziemy mieli 50% i automatycznie dozując 1 ml nawozu, wtedy będziemy mieli pół mililitra tego mililitr rozcieńczonego nawozu, jeżeli będziemy podawali, no to będziemy mieli pół mililitra tego nawozu, który byśmy chcieli. No i możemy tak rozcieńczać, aby otrzymać taką dawkę i takie proporcje, jakie będziemy chcieli. Wtedy trzeba się już troszeczkę pobawić. Najlepiej byłoby mieć taki zbiornik duży, wtedy ile się nie leje, nie trzeba się przejmować tymi dawkami. Ile się nie leje, to on to przyjmie i będzie dobrze. Zresztą o zbiorniku też powoli robię film. Zmieniłem lampy, które tutaj nad nim są. Lampy już Wam pokazywałem na kanale, ale zbiornik Wam pokażę dopiero jak dojdzie do siebie, bo miałem tutaj pewne zawirowania ostatnio. Sprzęt mi się bardzo podoba. Bardzo pomocny, jeżeli chcemy zautomatyzować nasze akwarium. Bardzo pomocny, jeżeli chcemy mieć bezobsługowy zbiornik, tak jak ja to bardzo lubię. Osobiście będę stosować je pojedynczo albo w połączeniu na dwa, bo w tym momencie akurat chcę połączyć te urządzenie wraz z drugim.
I będzie ono działało tak, w ten sposób. Na jednym będą szły nawozy, a na drugim będą szły bakterie. Nawozy, tak jak już wspomniałem, nawozy skondensowane. Takie ostatnio bardzo lubię, nie trzeba się bawić z tymi pierwiastkami, a na drugim będą szły bakterie. Bakterie od jakiegoś czasu zacząłem podawać do swoich krewetkariów i widzę bardzo dużą poprawę, jeżeli chodzi o ilość odchowanych krewetek. Tych maluchów jest tam dużo więcej i bardzo się z tego powodu cieszę, no bo czym więcej tych maluchów, no to jak wiadomo, no po coś to właśnie zajmujemy się tymi krewetkami, tym wszystkim, żeby to nas cieszyło, a cieszy nas, no przynajmniej mnie, jak widzę efekty. I efekty widzę między innymi w przyroście populacji tych krewetek. Nutriboty podłączę do tego zbiornika. Jestem właśnie ciekaw, jak on sobie będzie poradził w momencie, kiedy no, będzie dostawał tych nawozów tak, jak powinien dostawać, no bo wiecie, no ja akurat lubię no, zapomnieć sobie o tych nawozach. Akwarium jak na razie trzeci, czwarty tydzień idzie bardzo fajnie, podoba mi się. Kwiatki, które są troszeczkę już przejrzały i zaczynają te zbiorniczki, te roślinki tutaj na pierwszym planie się rozkładać, zaczynają już się przyjmować, tak więc bardzo fajnie. I zapraszam do subskrybowania kanału, bo w najbliższym czasie będziemy taką lampkę, no i uchwyty do lamp, uniwersalne uchwyty, bardzo fajne. Zresztą już wyciągnąłem, bo nie wytrzymałem z opakowania. Zawiesiłem na razie, oczywiście tak nie będzie, ale na razie tak zawiesiłem po prostu, żeby sprawdzić, jak to się będzie prezentować. I no, mi się to bardzo podoba. Jestem ciekaw, co sądzicie na temat takiego bajeru. Czy to by się u Was przydało? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Hej.